Czy będzie mieszkań w Sosnowcu? Jedna inwestycja już dobiega końca, a druga niebawem ma ruszyć. Dzięki temu na rynek nieruchomości trafi tam około 350 lokali. Właśnie rozpoczyna się nabór na mieszkania, które zbudowało TBS. Łukasz Konziołka. Nowe mieszkania w Sosnowcu na osiedlu Naftowa budowa zmierza do końca, a w tym tygodniu pierwsi chętni będą mogli zobaczyć jak wyglądają lokale w jednym z sześciu nowych budynków. Na budynku numer 1 są już końcowe prace wykończeniowe, na budynku numer 2 podobny zakres robót, na budynkach 3 trwają roboty płytkarskie. Na budynkach 4, 5, 6, też rozpoczęto prace wykończeniowe. W budynkach przy ulicy Naftowej będzie łącznie 288 lokali, od kawalerek po czteropokojowe. Łazienki wykończone płytkami, z wanną lub prysznicem oraz umywalką i WC. W części mieszkań będą też wzlewo, zmywak i kuchenka. Inwestycja realizowana przez miasto i Będziński TBS ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Żeby starać się o najem, trzeba będzie spełniać konkretne warunki. To jest pierwsze nieposiadanie tytułu prawnego do, do lokalu lub też... Oświadczeń o zrzeczeniu się tego tytułu prawnego w chwili podpisywania umowy najmu, a drugi element to jest kryterium dochodowe, które jest wyliczane zgodnie z wymaganiami ustawowymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Najemca mieszkania w nowych blokach przy ulicy naftowej będzie musiał ponieść koszty zwanej partycypacji i kaucji w wysokości rocznego czynszu. Jak wylicza miasto, przy mieszkaniu o powierzchni 41 m2 najemca musi zapłacić około 62 tys. zł. W sosnowcu powstanie też Inna mieszkaniowa lokalizacja. Na Klimontowie widać na razie wycięte drzewa pod budowę, ale nabór już ruszył. Tutaj będą inne zasady. Przewiduję możliwość dojścia do własności po 15 latach, więc jeżeli ktoś po tych 15 latach dojdzie do wniosku, że dobrze mu się żyje w tym miejscu, będzie mógł zwrócić się do spółki z wnioskiem o, o wykup takiego mieszkania. Przy ulicy Hubala Dobrzańskiego powstaną 94 mieszkania w dwóch budynkach. Osoby, które podpiszą umowę, będą musiały ponieść 20% kosztów budowy lokalu mieszkalnego. Jednak tutaj na mieszkanie trzeba będzie poczekać, bo inwestycja ma być gotowa w 2025 roku. Nabór chętnych na najem już ruszył, a otwarcie naboru dla inwestycji przy ulicy Naftowej zaplanowano 27 listopada.